Witam Was tutaj, cześć Cząsąż i zapraszam Was już na kolejny, bo to będzie już 11 odcinek Zmniejsza z tym. Jak widzieliście, intro się trochę zmieniło, już nie będzie się zmieniać, bo tam chodziło w sensie tylko windy, będą się zmieniać, bo tam brakuje mi paru ujęć po prostu, ale mniejsza z tym. Trochę się podziało oczywiście w ostatnim tygodniu, nie byłem co w ściekach, czy innych tutaj ciekawych rzeczach, jak co jest, nie to tam wojowa na Anopolu, ale też i mniej ciekawych, jak mobilny pop, który podobno zniknął, a jednak nie. Także przejdźmy do konkretów, czyli po pierwsze odtaracz TBM. Na tarcze dalej się oczywiście kręcą, jakaś odmiana. Tym razem Maria wydaje mi się, że mniej wywierciła niż ostatnio, ale mogę się mylić, bo łącznie wywierciła teraz 1691,5 metra i znajduje się tak w mniej więcej 2/3 do stacji zacisza od konserwatorium. Oczywiście Anna cały czas wywierciła 921 i czeka na stacji Konatowicza na swoją załogę z zacisza. Dalej mamy drugą część, czyli na odcinku zachodnim. Się też trochę zmieniło, bo Elżbieta cały czas sama siedzi. Jak siedziała, tak siedzi i się nudzi. Natomiast Krystyna ruszyła i wywierciła 147 metrów. Dla porównania wywierciła łącznie 10 metrów od startu. Nie jest to dużo, ale to jest już dobra nowina, że zaczyna w końcu kopać swój najdłuższy tunel na tym odcinku do stacji Udlychów. To jest, pamiętam jaki on jest długi, ale w porównaniu z odcinkami pomiędzy Udlychów a Księcia Janusza, to jest to naprawdę najdłuższy odcinek. Pomijając to, że tutaj są dwie stacje i odcinki są o wiele krótsze, to tak to wygląda. Więcej informacji z metra nie mamy, czyli cały czas metro kierunek Karolin czeka, ale przejdźmy do awarii wind w metrze. No i tak, tutaj mamy ciekawostkę, bo pojawiła się nowa stacja, ale po kolei. Wrocławicka winda południowy zachód poziom minus 1,0, nie działa. Stokłosy winda południowy wschód poziom 0, minus 1, nie działa. Centrum winda południowy wschód na peron poziom 0, minus 3, czyli ta winda w ogóle nie działa. No dobrze, czyli nie da się zjechać od tej strony na peron, ale skrót pamiętam na centrum akurat, to... Niektóre windy chyba są po drugiej stronie też da się zjechać, więc to nie jest aż taki duży problem. I ponadto z powodu prac modernizacyjnych... A nie, czekajcie, jeszcze jest jedna winda. To jest ta najciekawsza. Na Płockiej. Na Płockiej nie działa winda. Winda przy wyjściu numer 8, poziom minus 1,0. Czyli jakaś odmiana. Akurat na Płockiej jak coś nie działa, to też już nie da się zjechać na dół. Od jednej ze stron. Więc no niestety, cóż... Ponadto z powodu prac modernizacyjnych do odwołania będą nieczynne windy na stacjach Wilanowska, południowy wschód, poziom 0-1 i Politechnika, winda południowy wschód, poziom 0-1, czyli jakaś nowość. Także tak to wygląda. Utrudnienia w kursowaniu promu Wilga, no niestety chwilowo nie płynie i nie działa. Więcej informacji niestety nie podali, czemu nie działa. No i dochodzimy do mobilnego popu. W teorii, jak wejdziemy sobie na stronę WTP i klikniemy mobilny pop, to tam nam wyskoczy, że ostatnie miejsce to była jego Galeria Północna 1 września. Ale nie, spokojnie, to tak nie jest, że on już skończył swoją aktualizację, jest i przyjedzie. Tym razem będzie jeździć od 7 września. 7 września zaczyna pierwszy dzień, 8, 9, 10, 11. Tym razem będzie jeździć po szkołach, aby sobie uaktualnić swoją kartę miejską i ten TGS. Czyli ogólnie pod technika i CA będzie on podjeżdżać w aktualnym okresie. Tutaj macie dokładną rozpiskę, gdzie on będzie jeździć. No i będzie to można zrobić to samo co wtedy, bo to jest dokładnie ten sam autobus. Więc ciekawe. I szkoły zainteresowane przejazdem mobilnego popu, ustaleniem miejsca postoju, mogą dzwonić pod numer telefonu 664 470 561 lub 222 45 94 198. Oraz mailowo ztm@ztm.pl.
Także pięknie. Dalej, kolejna informacja, tym razem już od ZTM-u. Rozpoczynamy głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego, czy tam partycypacyjnego. Głosowania zaczynają się już. Listę zwycięzców poznamy już 30 września. Ciekawe. Od 1 do 15 września będziemy mogli głosować, czyli już możemy. A to tego zapomniałem o tym. Nie wiedziałem, że już, więc oczywiście się cieszymy, można przez internet, ewentualnie wiadomo gdzie. No także oczywiście głosujemy i miejmy nadzieję, że będziemy sobie wybierać nowe rzeczy. Kolejna informacja z ZTM-u to jest zajezdnia na Anapolu, ale do niej przejdziemy już ze strony TV, bo wy macie tam filmik w tle, proszę bardzo. Mamy już wizualizację, jak będzie wyglądać ta zajezdnia. No powiem wam, że jestem pod wrażeniem i jeżeli będę w Warszawie, bo nie wiem czy wtedy będę jeszcze, ale jeżeli będę w Warszawie, ponieważ ona ma powstać od 2021 do 2023 roku, to jest jej okres realizacji, jeżeli będzie właśnie w tych latach budowana i będę w Warszawie, to seria będzie, zapraszamy na zajezdnię Anapol, prawdopodobnie będzie. Czyli tak jak był tramwaj, kierunek Winnica, tak będzie tramwaj, kierunek zajezdnia Anapol. Natomiast do konkretów. Zajezdnia jest dosyć duża, bo będzie mieścić aż 150 tramwajów długości 33 metry, czyli takie normalne. Co najciekawsze, zajezdnia znajduje się na dosyć dużym obszarze. I tutaj, żeby wam zrobić, jak to wygląda, to jest na prawie 12 hektarach. Tak jak mówiłem, 150 tramwajów. Będzie się tam dużo obiektów znajdować. Wszystkie tramwaje będą zadaszone. W sensie, chyba, tak mi się wydaje. To jest taki wielki kompleks, że w ogóle on będzie autonomiczny prawie, że. Ale o nim będzie specjalny odcinek, więc tylko napomknę jeszcze tutaj informację. Będzie się na jego terytorium znajdować garaż, a właściwie tor zadaszony, po którym będzie można testować hamulce. W sensie nie wiem, czy zadaszony. Ma być tor do testowania hamulców, to jest ciekawe. Do realizacji będzie wykorzystywany system BIM, czyli będzie to wykorzystywane na podstawie, podczas budowy będzie analizowane i aktualizowane wszystko na podstawie modelów 3D. Pierwsza inwestycja taka w Polsce dla tramwajów. Oczywiście największa i najnowocześniejsza tramwajowa pętla w Polsce. No tak jakby nie mogli się po tym pochwalić, bo przecież. Co ciekawe, będzie zasilana w większości z panelów fotowoltaicznych. Będą też oczywiście inne tej recykling i tak dalej. Chodziło głównie mi o to, że woda w myjni będzie z obiegu, czyli będzie zamknięty tam obieg i nie będzie ona nigdzie tutaj wypływać, to będzie zamknięte. Oczywiście deszczówka do mycia, toalety będą też z deszczówki i ten tegels, to będzie całe zielone. Oczywiście do podlewania będzie też deszczówka wykorzystywana. I cała zajezdnia, tylko napomknę o tym, będzie inteligentna. To znaczy, że jeżeli zajezdnia będzie wiedzieć, że tramwaj... przydałoby się go umyć, bo jak ktoś go sprayem wspsikał, to zajezdnia sama go skieruje po torach na tory do zajezdni. To znaczy, że czy nie będzie już osób, które będą się zajmować zmianą zwrotnic i które po prostu wożą tramwaj po zajezdni. Niektóre tramwaje, z tego co słyszałem, będą mogły same jeździć nawet po zajezdni, pewnie ta nowa Skoda. Natomiast co najciekawsze, aktualne te tramwaje, jeżeli będą miały jechać do serwisu czy w inne rejony, będą tam od razu kierowane po torach i nie będzie tego nikt robić, tylko sam system to wymyśli. Także to będzie ciekawe. No i oczywiście najciekawsza rzecz. Zajezdnia była planowana już 60 lat temu, ale no tramwaje wtedy były w takim upadku, że pomijając to, że zostały rozbudowane, w sensie zlikwidowane trasy tramwajowe na Żelaznej, Powązkowskiej, Rudzymińskiej i na Młociny, no i do Wilanowa też rozebrano trasę, czyli w skrócie były blisko zlikwidowaniu w latach 60. To na szczęście już tutaj to nie uniknie i nie mamy tego problemu, ponieważ te tramwaje warszawskie właśnie tutaj wracają po 60 latach i będzie ta zajezdnia. Cieszymy się, cieszymy. Oczywiście jest finansowana ze środków Unii Europejskiej. Chciałbym się cieszyć, że ten odcinek będzie krótki, ale już ma 8 minut, kurczę. Dobrze, po kolei przechodzimy przez całe WTP, czyli uruchomienie przystanku Bitwy Warszawskiej 1920 numer 10, on jest specjalny dla linii 208 jako przystanek końcowy. Uruchomienie przystanku Nadyma 01, jest to przystanek dla linii L45 w gminie Nadyma, przy ulicy Starej ze skrzyżowaniem z ulicą Szkolną. Dalej autobusy linii L w gminie Konstancin Jeziora także w dni wolne będą jeździć, chodzi tutaj o linię L14, L16, L21 i L42 od
soboty 5 września, a L15 od 12 września. Będą jeździć w trakcie w weekendy. To jest dobra nowina. Autobusy nocne na ulicy Kołbuckiej. No to tutaj mamy przywrócenie tutaj nowych autobusów. N86 się pojawia. Równocześnie zostanie zmiana trasa linii 165 i N36. Dalej mamy informacje o ciekawej rzeczy, a mianowicie WLT. Jeżeli ktoś nie wie, to jest skrót, to warszawskie linie turystyczne. Cały czas pływają we wrześniu. Głównie to jest ograniczone do weekendów, czyli linie 36, T100 i oczywiście promy turystyczne. Tu macie dokładnie to rozpisane, jak to wygląda. No i miłośnicy Warszawy będą cały czas jeździć, ale tak jak mówię, głównie weekendy. I dalej najciekawsza rzecz, czyli prace tramwajowe na Młocinach. Jeżeli wy to oglądacie jeszcze w niedzielę, to jeszcze się to tyczy, ponieważ w ten weekend jest zamknięta w całości pętla tramwajowa na Młocinach. To znaczy, że linia 2 i 13 zostały zlikwidowane. 17 została w całości i wszystkie kursy wydłużone na do pętli Nowodwory. Część skrócona jeździ do Tarchomin Kościelny oczywiście, ale że nie ma tak, że na Madmoncie już zwracają. Nie, wszystkie teraz jadą, bo nie dojeżdża nic na Młociny. Jest autobusowa linia Z2, która dojeżdża z metrem Młociny na Nowodwory. Z33, bo 33 zmieniła też swoją trasę. Teraz jedzie do Kielecka, Nowe Bemowo, 10 Wyścigi Piaski i 6 Gocław Żoliborz, czyli trochę się pozmienia. Zajezdnia Żoliborz. Wow. To jest pierwszy moment, kiedy jakiś tramwaj ma kierunek Zajezdnia Żoliborz. Wow. Tak czy siak, linia Z33, metro Młociny, Park Olszyna. No i na pętli Młociny zmieni się również lokalizacja przystanków dla linii 203 i 511. Drugi etap prac będzie, czyli tak samo to będzie wyglądać, 12 i 13 września. W skrócie w kolejnym weekendzie. A, no i wspomniałem jeszcze powiedzieć, 15 będą wyniki konkursu na nazwę metra warszawskiego. Dobrze, no i dochodzimy do ZDM-u. Tak, w skrócie mało informacji się działo w WTP, no bo największą zmianą są cały czas zmiany składowe z okazji końca wakacji. Na rondzie 40-latka jest już nowa jezdnia, macie ujęcia z dana, jak oni to remontowali. Nie mogę sobie pozwolić z zrobienia zdjęć, jak rondo 40-latka było puste. Prawie puste. Oczywiście nowe rzeczy, no i niedługo będą tam robione przejścia dla pieszych i dla rowerzystów. Czekamy, czekamy. Dalej rozstrzygnięcie SPN. Pierwsze parkometry w nowych miejscach już zamontowane, czyli oczywiście się cieszymy, że nowe parkometry w nowych dzielnicach się powoli zaczynają. No i tu mamy dokładnie wypisane, które we wrześniu stają się jednokierunkowe. No i tutaj te całe wszystkie zmiany, o których mówiliśmy, Praga, Wola, wszystko jest. Nowe przejścia na Koenne Woryńskiego. Bezpieczniej na skrzyżowaniach z ulicą Myśliwiecką. No i tu oczywiście się cieszymy. Nowe przejścia, nowe ścieżki dowodowe i pasy dowodowe, dzięki czemu, może nie pasy dowodowe, tylko przejazdy dowodowe, dzięki czemu będzie można bezpieczniej przejechać, będą lepiej oznakowane i oczywiście lepiej umalowane. Cieszymy się, bo na Myśliwieckiej w niektórych miejscach nie było tak przyjemnie, a teraz, jak jest przejście dla pieszych, to wiadomo, zawsze lepiej. Dalej deweloperzy kładą nowy chodnik i budują ścieżkę rowerową przy ulicy Kasprzaka. To jest nowina, której nawet bym nie chciał powiedzieć, że jest zła, bo jest piękna. Tam aktualnie był taki chodnik. Dało się nim jechać, powiem to w ten sposób, ale nie było wygodnie. Natomiast teraz będzie tam nowy chodnik. Cieszymy się oczywiście. No i tutaj będą docelowo to będzie się zmieniało. To jeszcze jak będzie budowa i zamknięcie i tak dalej, to będziemy o tym was informować. Bezpieczna obwodnica Głocław coraz bliżej, to oczywiście się cieszymy. Na Głocławie miała być ta obwodnica od dawien dawna wybudowana i podobno się zbliża. Bezpieczna oczywiście, czyli nowe pachy, pasy rowerowe, ścieżki rowerowe i jak to wszystko wygląda. Macie tutaj parę planów. No i tutaj ogólnie chodzi o to, że nie ma przejść i jeżeli są nawet, to powinny na nich być światła, ponieważ zostały ocenione tam w jakiejś skali ZDM-owskiej w klasyfikacji od 1 do 5 na 0 lub 1. Wszystkie prawie przejścia, czyli ogólnie źle. No i będą właśnie zmienione i to się będzie trochę zmieniać. Dalej dochodzimy do budowy dwóch rond na ulicy Kadetów. Wybraliśmy wykonawcę. To, o czym mówiliśmy już, właściwie pan Dominik mówił
kiedyś, że będzie tam budowana ta rotonda, no to ona tutaj już ma umowę podpisaną i tylko trochę jeszcze czegoś trzeba będzie, wiadomo. To nie jest tak, że się wszystko buduje od razu, ale już zawsze bliżej niż dalej, tak? No i dochodzimy do UM-u, czyli otwarcie nowej szkoły na Białołęce. Została otwarta. No, miło. Została otwarta 1 września. Ciekawe, co nie? I jest to szkoła podstawowa numer 361 na warszawskiej Białołęce. Tak ją opisali. Koszt inwestycji to blisko 55 milionów złotych. I na rozpoczęciu oczywiście było parę osób typu Rafał Trzaskowski nawet. Dalej rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020-2021, czyli utrudnienia i tak dalej. No nie będę się tutaj zagłębiać, jak chcecie możecie poczytać, link będzie w opisie do strony. Wiadomo, szkoła bezpieczna powinna być, ale nikt nie wie, jak to powinno wyglądać. Się wszyscy wiedzą, ale nikt nie jest w stanie tego przestrzegać. Tak mi się wydaje, bo bezpieczny dystans w przedszkolach i w pierwszych klasach podstawówki jakoś nie potrafię w to uwierzyć. No i dalej ostatnia informacja, czyli awarie przesyłu ścieków miasta z części tej naszej ukochanej lewobrzeżnej na prawobrzeżną do oczyszczalni ścieków Czajka. No i tutaj wiadomo, będzie budowany most pontonowy, ścieki znów wylewają rok później, ale aby wam tutaj dokładnie opisać, jak to wygląda, o tym nagramy specjalny film z Sykutem. Film się pojawi prawdopodobnie w piątek lub w sobotę, kolejną tak niestety, ale dokładnie wam opiszemy, jak to wygląda z przyczyn technicznych i czy jest sens tak się bardzo tym przerażać, że ścieki są wylewane, bo ja wam z góry powiem, nie do końca. Wiadomo, że jak ścieki płyną Wisłą, to nie jest dobrze. Ale jeżeli spojrzymy to z punktu historycznego i innych rzeczy, nie, żeby nie było, to nie będzie materiał polityczny, w którym będziemy bronić się dla pana Rafała Trzaskowskiego. Nie, na pewno nie. Będziemy też o nim jechać. Ale to głównie chodzi o część, w której pokażemy wam, jak to z faktycznego punktu widzenia wygląda ta część. No i rzecz jasna będą ujęcia z drona. Może niekoniecznie będzie widoczność poza prawem na tym moście pontonowym, chociaż byłoby miło. Ale obawiam się, że to będzie most wojskowy i będzie trochę strzyżony. Więc byłoby trochę trudniej, ale taki niski przelot nad tym. Tak czy siak, to byłoby tyle z dzisiejszego odcinka, bo już zajezdnia Napol widzieliście. Niby długi, niby krótki, dużo informacji, tak bym to ocenił. Jeżeli odcinek spodobał, zostawcie ogódę. Jeżeli chcecie być na bieżąco cały czas, no i oczywiście z wszystkimi inwestycjami metra i częścią tramwajów, znaczy jak będzie więcej tramwajów budowanych niż tylko na winnicy, to będą robione, ale aktualnie, tak jak możecie wiedzieć, nic innego nie jest budowane z tramwaju warszawski, dlatego jest tylko tramwaj kierunek Winnica. To będziemy oczywiście was informować, jeżeli tak, to kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. W ogóle z tego co widziałem, tam się podobał ostatni odcinek, właśnie kierunek Winnica. Nie dziwię się, tylko tam się rozgadałem długo trochę. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!